Hej, zapraszam was dzisiaj na pierwszy z chyba dwóch albo trzech, zależy jak traktować te przedmioty, koli urodzinowych, bo na urodziny ogólnie kupuję sobie prezenty. Mam jakoś taki zwyczaj, że obojętnie od tego, czy ktoś mi tam da jakiś prezent, czy nie, to już jest naprawdę sprawa drugorzędna i kompletnie jakoś nie przykładam do tego, wiecie, że jak mi nie da prezentu, to jest taki zły, ale za to sama sobie lubię robić prezenty, które niekoniecznie każdy by uznał za prezenty, zresztą jak zaraz zobaczycie, to kupiłam rzeczy na przykład do sprzątania, więc różnie można by to odebrać, jakby ktoś mi dał rzeczy do sprzątania. Znaczy, też nie mam czegoś takiego, że jeżeli da się komuś szampon, to jest to niemile widziane. Ostatnio się w ogóle dzięki wam o tym dowiedziałam, że jeżeli się komuś daje szampony, to jest to niemile widziane, bo to jest sugestia, że ta osoba się nie myje. Jakby nigdy o tym nie pomyślałam w ten sposób, ba, nawet jeżeli by mi ktoś dał dezodorant, to bym uznała, że po prostu chce mi dać fajny dezodorant, a nie, że to jest jakaś dziwna sugestia, bo zasadniczo, jeżeli ktoś by miał taki problem czy coś, to starałam się jakoś to załatwić wprost. Może to jest chamskie, może to jest dziwne, ale nie wiem, jakoś wydaje mi się lepsze. Ja ogólnie jestem, wiecie, uważana w sumie za dziwną osobę, więc myślę, że też mam łatwiej, bo nawet jak coś takiego powiem, to ktoś uzna, okej, dobra, dziwny Agnieszek znowu coś odwala, a wychodzi w sumie dobrze, bo nie muszę się tam jakoś, o matko, teraz muszę dać tej osobie dezodorant, bo śmierdzi i zasugerować jej, używaj dezodorantu, bo śmierdzi. To jest dziwne. Dobra, przechodząc do pierwszej paczki, właśnie już tutaj trochę spoilerek poszedł, ponieważ w pierwszej paczce jest bardzo dużo rzeczy do sprzątania. Wiecie, trochę będzie tu dygresji, ale chcę o tych rzeczach do sprzątania, bo one są tymi rzeczami bardziej, powiedzmy, eko. To są w ogóle te rzeczy, które już zapomniałam, co to jest, bo strasznie długo nie mogłam nagrać tego filmu z różnych przyczyn. Dzisiaj też nagrywam w ogóle w dziwnym miejscu, ale już nieważne. Więc te rzeczy mówiłam strasznie dawno temu, już nie pamiętam tam, co to było, ale są to przede wszystkim rzeczy takie tak zwane eko, wiecie, i tak dalej. Dlaczego? Bo od kiedy zaczęłam używać tych środków czystości, które pokazałam na przykład na niewłosowym holu z Eko Cudów, czyli ten spray piernikowy Clareco, ta taka jakby paciaja biała z Clareco, to jest chyba soda oczyszczona po prostu z jakimiś olejkami eterycznymi. Od tego czasu tego używam, no i jestem po prostu zachwycona, więc o tych produktach i o tych rzeczach do czyszczenia będzie jeszcze w ogóle oddzielnie. To jest, myślę, naprawdę duży przełom, kiedy ja nienawidziłam sprzątać zawsze też z tego powodu, że się po prostu dusiłam, czyli psikałam jakimś tam psikadłem w ogóle żrącym, w ogóle nie wiadomo czym, że jak popsikam, to w sumie jak sobie psikałam na palce, to czułam, że mi skóra złazi z palców. Tak tutaj mogę sprzątać bez rękawiczek i jest git. Kompletnie nie czuję jakiegoś problemu. Także zacznijmy od produktu, widzę tutaj w ogóle kompletnie niezwiązany ze sprzątaniem i z tym wszystkim, co przed chwilą mówiłam. To jest herbatka. Kupiłam sobie jakąś tam herbatę, dorzuciłam z tej firmy Pukka. Ona w ogóle tam wszędzie ją widzę, tą firmę. Nawet jak idę do domu, to wyobraźcie sobie, że przechodzę koło magazynu, gdzie jak się otworzą drzwi, to jest ten plakat właśnie tej firmy. Więc jakoś taki podświadomy przekaz został mi w mózgu zakodowany. Agnieszka, spróbuj. No więc kupiłam. I tutaj kupiłam trzy imbiry. I trzy imbiry, o tyle jest to ciekawe, że właśnie to są trzy imbiry, które ja wam zaraz właśnie wymienię. Chodzi o rodzinę, wydaje mi się, po prostu z tych roślin. No więc 52% jest zwykłego imbiru, 28% jest galangalu. To jest coś, co mi się wydaje, że jest częstą przyprawą w kuchni azjatyckiej. Jest lukrecja i jest jeszcze kurkuma 4%. Jak wiecie, ja w ogóle jestem fanatyczką kurkumy, także to jest dla mnie super. Ten galangal, to powiem szczerze, kojarzę właśnie raczej z niesłodkimi rzeczami, tylko z przyprawami do jedzenia. No i to trzecie, czyli zwykły imbir, ja uwielbiam. Teraz najlepiej było, jakbym zrobił jakiś taki taste test, ale powiem wam, że nie mogę tutaj za bardzo robić tego, bo nie jestem u siebie. Znaczy nie jestem u siebie, ale po prostu nie chcę tutaj jakiegoś kucharzenia teraz, więc jedno odpakuję to i wam powiem. Ojejku, trochę sproszkowany po prostu ten proch, ale powiem wam, że już nawet ten proch, jak wciągnęłam, to jest imbirowy, więc wygląda to tak torebka, wiecie, no jak torebka z herbatą zasadniczo, ale jest taka dość cielista, więc to jest fajne, nie wiem, czy to jest od tego prochu, czy to jest od tego, że to jest jakaś tam z fajnej czegoś tam ta torebka, nie z jakiegoś też czegoś złego. Pukka, trzy imbiry. Dajcie znać, jak próbowaliście, dajcie znać, jak w ogóle ta firma jest spoko, ją lubicie, to będę wiedziała, czy po prostu dalej próbować, czy może są jakieś takie hiciory, bo to czasem tak jest, a ja pierwszy raz w takie coś poszłam. Czy będzie dobre, dam wam znać na Instastory. Dobra, i teraz jest coś kosmetycznego. To jest totalny miks po prostu do zamówienie. To są, uwaga, konjac, takie paciajki, mikropaciajki, zamiast wacików. Tak, uznałam, że tych wacików tyle mi schodzi, zwłaszcza jak robię te teraz wieloetapy, jak próbuję jakoś to ogarnąć lepiej, ten twarzing, no to po prostu strasznie dużo zużywam tych wacików.
Bo tak, najpierw jest ten olej ściągam, później coś tam, później ten ściągam, później coś tam, później wklepuję, później ściągam. I tego jest strasznie dużo, schodzi mi takie trzy waciki, a jeszcze mi się strasznie ciężko zmywa oczy. Nie wiem, muszę naprawdę tam dwa waciki zużyć, to spokojnie. Może ja nie umiem, ale uznałam, że dobra, skoro nie umiem, skoro jestem taka nieogarnięta i zużywam tyle tego, już nie chcę nic mówić, ale super eco sponge mikro ten wacik, o wacik, to jest to słowo, jest zapakowany w tyle plastiku, że no zresztą na to też zwróciliście uwagę ostatnio, jak te jakieś zero waste'y tam wam pokazywałam, ale no to nie o to chodzi, nie jestem jakimś takim turbo ideolo człowiekiem, więc tutaj jest tych wacików raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i to są takie śmieszne gąbiaczki, widzicie, one wyglądają trochę jak wafelki, takie kiedyś były andruty. Nawet są miękkie, ej wiecie, że nawet smako trochę podobne, ale nie jedzcie ich, chociaż te konjaki wydaje mi się, że są też jadalne, że to jest ten makaron, który ma 0 kalorii. Łomatko, jak ja to kiedyś spróbowałam, nie polecam, nie, tego nie jedzcie. Ja nawet jeszcze mam jakieś w lodówce, tylko już może przeterminowane, trudno, zrobię wam taste z przeterminowanych, bo to jest po prostu takie obrzydlistwo, że no jak ja sobie tylko przypomnę, to już mnie wykręca, jakby to jest tak obrzydliwe, jakby nie wiem jak to określić, jakbyście jedli nic, ale niesmaczne. A to jest ogólnie smaczne, ale nie jedzmy tego, ponieważ to jest do makijażu. No i jak się tego używa? Używa się tego po prostu mocząc wodą. A, trzeba umyć najpierw. Dobra, ja to już jadłam, ale trudno. Coś tam, czyli korzystamy po prostu tak samo jak jak waciki. Jeszcze dodatkowy plus jest taki, że to jest oczywiście wielorazowe, no po to to kupiłam, żeby właśnie mieć na wielorazowość. Plus jest taki, że jak jedziecie na wyjazd, to nie musicie zabierać x tych takich bawełnianych. Mnie to denerwuje, bo zawsze zabieram, wsadzam do tej kosmetyczki. W tej kosmetyczce mam inne rzeczy, one mi tam farfoculują, farfunią się, pylą się i wszystko, brudzą mi te, co mam resztkę, no i później tak głupio używać tych, co tam były już takie stłamszone, wiecie, przemaglowane przez te wszystkie inne pyły, bo są po prostu brudne te waciki, więc wolę mieć wtedy jeden, który mogę sobie zawsze umyć przed użyciem i wtedy go używać. Także myślę, że to jest genialne, widziałam potem u czarszki, więc niestety jest tak, że jak na przykład czarszka albo Piggy Peggy coś pokażą, to ja mam taki insta buy. Tutaj akurat wytłumaczyłam się urodzinami, ale czasem nie mam wytłumaczenia, na szczęście tutaj mam. Kolejne, pociągnijmy temat, tylko mam tego dużo teraz, widzę. Albo mi tu dorzucili, albo nie wiem co. W każdym razie mam ekogąbkę do mycia naczyń, więc coś takiego. To jest po prostu, zaraz wam powiem z czego. Z celulozy, włókien sisalowych. Sisal to wydaje mi się, że jest z agawy, z tych takich jakby włókien agawowych. I pochodzące z recyklingu tworzywa PET. To mnie martwi, bo teraz łączenie poliuretan. Bo teraz pytanie, czy ja to mogę normalnie wyrzucić do biologicznych, czy nie? Bo to jest, rozumiem, celulozowe, celuloza, to jest, rozumiem, sisal i to jest w ogóle zarąbiste. Jakby szkoda, że to nie jest tylko z tego. Ja bym brała, jeśli to by było tylko z tego, bo to jest naturalny taki, wiecie, naturalny drapak. W ogóle to się zastanawiam, czy tego dziadostwa nie można użyć po prostu jako normalnie gąbki. Bo to jest takim peelingiem, ja bym sobie tym łokcie jechała. Słuchajcie, jedno wypróbuję sobie jako gąbka, bo tutaj są po dwie pakowane, a ja wziąłam tylko trzy opakowania, trzy razy dwa, to jest ile? Sześć. Więc sobie jedno wezmę po prostu do ciała. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jakby ja lubię takie, wiecie, dziwne eksperymenty. I dlaczego to jest łączone właśnie tym klejem? No widzicie, to jest takie znowu podchwytliwe zero waste, bo nie do końca. Chyba, że jestem w błędzie, możecie mi dać znać. I tutaj oni nic nie piszą, z tego co tak po raz pierwszy patrzę, co z tym robić. Co z tym robić? Będzie wielka rozkmina, w co to wrzucać wobec tego po zużyciu. Można prać w temperaturze do 60 stopni. Myślę, że to starczy na długo, mam taką nadzieję. Bo te gąbki, powiem wam szczerze, jednorazowe, znaczy te takie, wiecie, jakby plastikowe, mnie wkurzają. Bo no to jest takie ewidentne zaśmiecanie i ewidentny taki śmieć niefajny. Więc chciałabym się ich pozbyć, skoro jest alternatywa. Tutaj z tym może się uda zredukować te głupie gąbki, które i tak jak zużywamy, to zazwyczaj są gąbki, wiecie skąd? To są gąbki, które dodają nam hurtownie do zamówień hurtowych, używając je jako wypełniacz. To jest w ogóle jeszcze fajne, więc to spoko, ale no nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze. Dobra, i teraz uwaga. Mam też kolejną gąbkę. Liska, który jest najsłodszym przedmiotem świata. Uważam, że jest to przepiękne. Przesłodkie, cudne. Kocham tego liska już, jest piękny. Ciekawe jestem, jak ta gąbka wygląda w środku, czy to jest też w kształcie liska, bo wątpię, szkoda. Ale to jest kolejny ten konjak.
W ogóle ten konjak, to widzę, teraz jest wielki szał. Gąbeczka sama w sobie wygląda w ten sposób i jest do mycia twarzy przede wszystkim. I ona w ogóle jest jakaś tam nasączona czymś, więc to jest, powiem wam szczerze, jeśli mam być szczera całkowicie, moim zdaniem trochę... Jakby okej, fajnie, że nasączyliście, ale no nie sądzę, żeby to jakoś działało szczególnie inaczej niż sama gąbka zwykła. Nawet powiem wam, nie wiem, gdzie to jest napisane, z czym jest ta konkretna. Ja myślę, że tutaj bardziej jest po to, że zrobili ich z tych zwierzątek, żeby ludzie myśleli, okej, dobra, to muszę kupić kolejne zwierzątko, żeby mieć kolekcję zwierzątek. Co jest słodkie, ja uwielbiam takie zwierzątkowe motywy, na przykład na hennach Light Mountain, no ale z henną wiadomo, że nikt nie będzie kupował całej gamy henny, żeby sobie wszystkie zwierzątka zebrać, chociaż fajnie by było, bo są ładne wszystkie. A tutaj myślę, że właśnie ten motyw poszedł, że no jakby fajnie, że sobie jedną gąbkę kupiłeś, kupuj więcej, bo wiadomo. Dobra, i chyba wszystkie takie rzeczy najfajniejsze już wam pokazałam, niektóre są po prostu zabójcze, zaraz to do tego na koniec, ale teraz polećmy do rzeczy mniej przyjemnych, czyli do sprzątania. I pierwsza rzecz, jaką mam do sprzątania, to wszystko jest po niemiecku, ale może znajdę po angielsku również. Wstawiam, że jest to nabłyszczacz do zmywarki, bo tutaj tak wyglądają te, jakby to się ma błyszczeć, błyszczenie, więc to może jest nabłyszczacz. No i zasadniczo tutaj jest tak, że jest etanol, że jest kwas mlekowy, przepraszam, czytam po niemiecku, próbuję tłumaczyć, i woda. Jej. I mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Wszystko fajnie, wszystko eko, wszystko super, eko kontrol. Jaki to ma przełożenie, jak to działa, nie wiem, więc taki kupiłam po prostu, bo nie mam nabłyszczacza do zmywarki. Uznałam, że kupię jakieś eko i zobaczę, ile jest wart. Miałam kiedyś takie środki czystości z Aleppo, Alepia, coś takiego. Jakaś taka Nail chyba, o, coś takiego było. I miałam płyn do mycia, do prania ubrań i miałam żel do mycia podłóg. Żel do mycia podłóg nie został nigdy użyty, nie wiem czemu zupełnie. A płyn do mycia ubrań, prania ubrań, został użyty wielokrotnie. Mateusz go znienawidził, ponieważ on nie prał, tak jakby. A później się tak jakby coś dziwnego z nim stało, tak się skrystalizował, więc wyglądał jakby w ogóle spleśniał. Więc trochę takie mam mieszane uczucia i to było z tym mydłem tak takim, wiecie, tym Aleppo. I jakoś słabo to prało faktycznie. Inna sprawa, że moja pralka się zepsuła i po prostu nie podgrzewała. Ona prała cały czas w zimnej wodzie, co było z jednej strony dobre, bo wszystkie moje ubrania były w idealnym stanie. I co ciekawe, jakby ja nie, jakoś tak nie brudzę tych ubrań, żeby trzeba było tak strasznie je wyparzać. Oczywiście czasem ręczniki czy tam jakąś pościel czy coś fajnie jest uprać w wyższej temperaturze, ale ja już kompletnie nie ogarnęłam faktu, że ta pralka nie pierze wyższej. Dopiero jak zaczęliśmy więcej prać i tam rzeczy Mateusza, to się okazało, że trochę jakiś taki jest przypał, dziwny zapach i w ogóle. No i tak, no ale co nie będziemy pralki od razu wymieniać, zwłaszcza jak się mamy przeprowadzać i tak dalej, więc ta pralka no jakoś tam dalej pierze, nasza nowa właśnie pierze dobrze, w związku z czym straciliśmy parę ubrań, bo się okazało, że jednak wyższa temperatura im zupełnie nie służy i reszta ubrań się za to bardzo dobrze pierze. W każdym razie być może to była wina pralki, być może, bo jeszcze mam jeden taki duży kanister tego czegoś z tego Nayela z tym właśnie mydłem z Aleppo, więc jeszcze będę testować. Nie jest tak, że skreślam, ale mówię, że coś dziwnego się działo. I ta krystalizacja, to było podejrzane. Więc kolejna rzecz, jaką kupiłam, to jest, uwaga, czyszczenie zmywarki. Bo nie cierpię, kiedy jest dziwny smród w zmywarce. Niestety czasem się zdarza tak, że zmywarka śmierdzi. Czasem się zdarza niestety tak, że pralka śmierdzi. No i tutaj mamy coś, co nadaje się do czyszczenia takich właśnie urządzeń. Pralek i zmywarek. Wtedy robi się tak, że się wkłada jakąś tabletkę, bo to jest chyba w tabletkach. Zaraz czekajcie, żeby to się dało. No, oczywiście źle otworzyłam, trudno. Dobra, najgorzej. To jest w takich kapsułkach. O, wygląda to jak tabletki do zmywarki, więc na grunt, żeby tego nie jeść. Wsadza się to na pustą rundę i wtedy to działa. Skład na opakowaniu zaraz zobaczymy. Oczywiście tutaj są te wszystkie oznaczenia, że wegańskie, że jakieś, że wszystko. Więc ciekawa jestem po prostu, jak to działa, czy działa to dobrze. Usuwa właśnie podobno kamień i smród, to jest najważniejsze. Jakieś nadbudowy detergentów, bo wyobraźcie sobie, że pralka i zmywarka są trochę jak włosy. Czasem trzeba im zrobić taki final wash, jakieś takie oczyszczenie, bo inaczej jest fail. I zazwyczaj jest po prostu coraz gorzej. Niby wy tam użyję teraz lepszego proszku, okej, wszystko fajnie, ale jak nie zrobisz fajną łosza, to jesteś naprawdę, masz przerąbane. Więc tak nie rób. Myj pralkę regularnie. Ja się nauczyłam po tym, że po prostu nie śmierdzi później pralka ani zmywarka, a to jest wkurzające, jak po prostu otwierasz zmywarkę i ona śmierdzi. To nie jest dobre. Więc spróbujemy, zobaczymy, czy nie śmierdzi i będzie, mam nadzieję, git.
No i kolejne akcesorium czyszczące w pewnym sensie jest to antysmród do odkurzacza. Więc antysmród do odkurzacza ma zapach mięty i jego się śmiesznie stosuje, bo się go wsypuje tak jakby do worka tego odkurzaczowego. Z tym, że ja mam odkurzacz bez worka. Więc nie wiem, czy teraz w tym momencie się sama nie nastąpiło samo zaoranie, ale przynajmniej sobie otworzę i powącham, czy to ładnie pachnie. To najwyżej, nie wiem, otworzę i postawię otwarte. Tak nie róbcie. Wszyscy dentyści mnie nienawidzą, ale to było konieczne. Strasznie się trudno otwiera. Wygląda to jak jedzenie dla rybek. Patrzcie. To jest jedzenie dla rybek o zapachu mięty. Ja jestem jak dziecko, ogólnie wszystko próbuję jeść, więc dobrze, że dają to ostrzeżenia nie jeść, bo też mi są potrzebne czasem, żeby sobie przypomnieć, Agnieszka, to jest przecież płyn do zmywarki, nie jedz tego. Więc tutaj mamy, nie wiem co, bo znowu jest wszystko po niemiecku, ale jest też po francusku, więc nie wiem w sumie, który język jest dla mnie bardziej niezrozumiały. Każdego z nich się uczyłam, ale to dużo nie zmienia. Jednakowoż po francusku da się trochę rozkminić. Na pewno jest tu olejek cedrowy, na pewno jest tu olejek miętowy, na pewno lawendowy, tymiankowy. I fajnie. Wydaje mi się, że to są po prostu jakieś takie, tylko z czego są te granulki, to jest jedyne, czego nie wiem. Ale no nieistotne. Są to jakieś tam granulki nasączone tymi olejkami eterycznymi, które pachną naprawdę przyjemnie. Pachną naprawdę odświeżająco i nie do końca guma do żucia. Troszeczkę pierwsze skojarzenie to guma do żucia. Ta taka w zielonym, ale jednak drugie wąchnięcie, bardziej ta lawenda wychodzi naprzód i trochę cytrynowej nuty, więc powiem wam, że super, tylko normalnie to się wrzuca w worek, a tutaj zobaczymy, gdzie to wrzucę. Mam taki, nie to, że wodny, ale taki ma jakby taką jamę, gdzie się zbiera cały kurz, wszystkie włosy, wszystko tam jest. Później po prostu jak to otwieram, to jest zło i szatan, mam wrażenie, że do piekła się dostałam, ale spróbuję tam to wsypać i zobaczymy, co będzie. No i dobra, i teraz główny bohater programu, jak to zobaczyłam, to myślałam, że to jest wypełniacz. W ogóle powiem wam, że nie wiem, jak ja tego użyję. To nie jest lód. Też myślałam, że to jest lód i tak później pomyślałam, nie, jednak jakby lód wysłali, to chyba by się już raczej roztopił. Dobra, tu jest widok od tyłu, tu jest widok od przodu i wy już pewnie wiecie, a ja dalej nie wiem. To jest, uwaga, sól do zmywarki. Tylko pierwszy raz widzę, żeby sól do zmywarki, w ogóle jakie to jest zimne. To jest niesamowite, że to jest po prostu zimne. Nie wiem, jak to się zachłodziło, ale jest to zimne. Tym bardziej teoria o kostkach lodu powraca. Nie wiem, jak tego użyć, bo moje to dosypania soli, nie wiem, czy ma w ogóle taką średnicę, jak to ma te kapsuły. Czy ja mam to najpierw jakoś utłuc? Nie mam pojęcia. EcoCet, wszystko fajnie, ale to mi się nie zmieści do mojego tego dosypania. Nie wiem, jak tego używać. Nie wiem, co to w ogóle, jak to ma działać. Narysowali tutaj miętę. Nie wiem, nie chcę tego otwierać, bo się boję. Możecie dać mi znać. Ja po prostu sobie grzecznie poczekam, aż wy mi dacie znać, czy to po prostu ma prawo działać. Czy to tak ma być? Czy to jest w ogóle, nie wiem, może zapomnieli mi zmielić. W każdym razie jest to ciężkie w opór, bo nie wiem, ile ja tego kupiłam. 2,5 kilo. Agnieszka robi zapasy na wojnę, ale przynajmniej jest bezpiecznie o tyle, że nikt was nie zatrzyma z tą solą do zmywarki pod, wiecie, podejrzeniem, że to nie jest sól do zmywarki, więc na szczęście nie trzeba będzie później biec do supermarketu i pokazywać, że to jest jednak sól, jak sobie zrobicie odsypkę, bo to w zasadzie nawet się nie da zrobić odsypki, tylko musicie sobie wziąć kostkę soli. Tak wygląda mój prezent urodzinowy. Kupiłam se sól. Dajcie znać, czy wam się podobają takie zakupy. Dajcie znać, czy fajny prezent sobie zrobiłam i w ogóle wasze przemyślenia na temat tych rzeczy, bo one są takie trochę dziwne, ale ja lubię eksperymentować z takimi rzeczami, które wiem, że i tak zużyję. No, jakoś to i tak zużyję, nawet jak się nie będzie sprawdzało, to no czymś to, coś tym umyję, coś to tam upiorę w tym, nie wiem, czy te gąbki, nie wiem, albo siebie tym umyję, albo będę sobie myć tym, nie wiem, no nie powiem, już toaletę, najwyżej, jak się nie będzie sprawdzało. No liczę, że się będzie sprawdzać, zwłaszcza te twarzingowe w sumie dwie rzeczy. Myślałam, że więcej rzeczy do twarzy zamówiłam, a tu widzicie tylko te andruty i liska. No i herbatka, wiadomo, dajcie znać wasze ulubione. Także to jest to. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!